No i dwóch pełnych grup kontrolnych mi została od cholery. Niech się szła. Nie, spalaj mnie stąd. Chodź tu. Tak, chcesz umrzeć, to gin. Bo już mnie zaczynają do szału doprowadzać, no. A tymczasem wracając do punktu wyjścia... Dacie radę, wierzę w was. Tym. A i oni jeszcze teoretycznie niuki mogą na mnie spuszczać. Tego mi jeszcze brakowało. Niuków! O tak. A. Jeśli mogę sprawdzić, gdzie... Aha. Chciałem sprawdzić, gdzie oni jeszcze mają balaksę, ale właśnie je obczaiłem. Dobra. To jeszcze tylko to. I niebieski będzie z głowy. Powinien być z głowy. Tyle powiem. Ale znając kompa, to on jeszcze gdzieś jest ukryty. Zaraz na mnie naśle 15 battlecruiserów dupy wziętych. Nie, ja to lepiej przegrupuję. A, jeszcze wieżyczki są, zapomniałem to nie. Yeah.
No ja przecież nie, może nie zwróciłem uwagi, ale nie widziałem żadnych SCV, które by pracowały przy minerałach. A mogę się dowiedzieć, że i tak będą mieli wydobytych więcej minerałów niż ja. Nie, może to się opiera o historię w ciągu... Wspominałem, że domki nie aktywują min? Nie? To właśnie widzieliście tego żywy dowód. Wy jesteście dwójka. Wy jesteście trójka, powiedzmy. No dobra. We will require more vesting gas. Najpierw chyba jest mu dać, żeby podążał za tym środkowym, o ile ten środkowy nie będzie potem wybijał do przodu. Znaczy mówię tu w tej chwili oczywiście o Overlordzie, bo... O czym innym. Ale jest tym mordę. Najlepsze jest to, że o StarCrafta dwójki Marines mogą używać steampacków będąc w bunkrach. Ponieważ tyranie byli za mało dopakowani i potrzebowali jeszcze więcej pakelnych jednostek. Czemu to powiedziałem tak nagle? Nie wiem, tak mi się wspomniało. Chociaż mogło też chodzić o to, że... nagle Marines po wyjściu z bunkra użyli... O! Podbyć się najpierw tego wielkiego gniota, a potem wszystkiego innego. Czemu nie słyszę jej? O! Ja to zase w szybkim tempie! Ile tych beceków? A to... Aha. Została mi tutaj cała dwunastka. Wow. Wow. Widzimy, że wszyscy przeciwnicy na mapie muszą umrzeć, więc umrą. A że zajmuje mi to niepomiernie długo, to inna sprawa. Eee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 
Teraz nic, tylko czekać aż do Przypytu przylecą. Jestem pewien, że prędzej czy później to zrobią. No nie wiem, czy prędzej będzie to, czy później. A że teraz wyjdę. Spadaj. A tu jeszcze jakieś wieżyczki oczywiście. I besek! Matko i córko! A co mi tam nie powinni mieć już aż tak dużo jednostek? Tym, że moje nie powinno, zazwyczaj spala na panewce i się okazuje, że mają ich aż w nadmiarze. Tak jak chociażby zresztą teraz. Gdzie moja armia mutejsków nie jest w stanie sprostać zadaniu. No tak jak oni Battle Cruisery cały czas robią, to ja się nie dziwię. Nie. To, że ja tak spytam, długo jeszcze z tymi besekami? Duch się tu przyszedł, po prostu. O, chyba komuś się energia skończyła. Jak mi przykro. Jej! Poprzez zniszczenie wszystkich command centerów nagle wypełnia nam się z bionic minerami do 10 tysięcy. Owszem, była to dłuższa metoda na zrobienie tej misji, ale udowadniam, że można. Gratulacje zostałeś zwycięzcą. Jej! Misja zajęła nam jedyne 53 minuty i 8 sekund. Straciłem podczas niej całe 400 jednostek. Prawie. Prawie całe. W pełni logiczne, gramatyczne zdanie. Czego chcecie? Widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy to dokonamy ataku na koral. Do tego czasu trzymaj się ciepło. Cześć!